Telewizja w Polsce.pl. Kolejny punkt naszego programu. Za mną tablica Rzecznik Praw Obywatelskich, ale to nie ja jestem kandydatem, ale tych kandydatów poznamy za chwilę i w szczegółach skomentujemy, kto będzie następnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że przepis pozwalający działać rzecznikowi po zakończeniu kadencji, a przypomnijmy, że ta skończyła się 9 września ubiegłego roku, ten przepis jest niezgodny z konstytucją. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich ma 3 miesiące, aby urząd opuścić. Trybunał zaznaczał, że nie chodzi tu o tę osobę, o te funkcje, ale chodzi o skonfrontowanie tego z zapisami ustawy zasadniczej i dodał także, że podobna sytuacja jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i w Najwyższej Izbie Kontroli. No my skupimy się także na tym, co mówi Adam Bodnar. Chwilę po ogłoszeniu wyroku zaapelował do polityków o wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Powiedział, wtedy te wady konstytucyjne zostaną może naprawione. Mówił także w Fakcie dzisiaj, jeszcze zanim poznał wyrok, ale w zasadzie był już pewnym tego, jak on będzie wyglądał. Powiedział w ten sposób, wolności i prawa obywatelskie Polaków nie są bezpieczne, a od kilku lat następuje w praktyce ograniczanie roli parlamentu w zakresie stanowienia prawa. My pytamy także o opinię, o odbiór społeczny tego, co się dzieje. Naszych gości, dr Bartosz Rydliński, profesor Henryk Domański. Dzień dobry, witam ponownie. Kto będzie tym nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Czy będzie nim Bartłomiej Wróblewski, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno Sejm, no wszystko na to wskazuje, ta arytmetyka sejmowa na to, że to on będzie miał większość głosów, ale czy Senat się na to zgodzi, panie profesorze? No najprawdopodobniej nie powinien się zgodzić, ale być może, no bo to zależy na przykład, jak będzie głosował pan Libicki, dajmy na to, który jeszcze się nie zadeklarował i to tam on był języczkiem uwagi do tej pory, więc gdyby jednak wykonał taki ruch na rzecz pana Wróblewskiego, to pan Wróblewski miałby duże szanse, o wiele większe przynajmniej w kierunku tego rozstrzygnięcia tego sporu, niż miało to miejsce w przypadku tych poprzednich głosowań i kandydatur, wydaje się. A z tych dwóch pozostałych, no to zdecydowanie nie powinien wygrać kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan Patyra, popierany przez PSL, Koalicję Polską. Raczej myślę, że dla PiS-u, ewentualnie gdyby PiS miał dokonywać takich wyborów z obu Zjednoczonej Prawicy, to pan Ikonowicz byłby jeszcze najbardziej do zaakceptowania, no, ze względu na swoje poglądy, może nie tyle polityczne, co aktywność, że tak powiem, prosocjalną na rzecz walki z nierównościami, poprawy sytuacji materialnej ludzi ubogich i tak dalej. Poza tym rzeczywiście zawsze bronił eksmitowanych, pamiętam, nawet do moich drzwi pukali sąsiedzi, że na dole eksmitowany jest człowiek i jest pan Ikonowicz. Poza tym robi wrażenie takiego, którego w potocznym języku określa się mianem takiego, który nie da sobie w kaszę dmuchać, który jest niezależny, także odsuwał od siebie te podejrzenia, że reprezentowałby interes partii lewicowej, bo nie jest związany z partiami lewicowymi, no bo przynajmniej w opinii publicznej w żadnym sensie. PPS to nie jest żadna lewica. Polska Partia Socjalistyczna, którą pan Ikonowicz do pewnego stopnia reprezentuje jeszcze w dalszym ciągu. Więc myślę, że to jest postać najlepsza do zaakceptowania, aczkolwiek przeciwko niemu przemawia z kolei w opinii publicznej, jak sądzę, znowu tutaj nie było żadnych badań, że robi wrażenie człowieka bardzo emocjonalnego, tak można by to określić, zajmującego takie czasami stanowiska bardzo jednostronne, niewyważone. No poza tym nie jest prawnikiem, jak mi się wydaje, w związku z tym to, ale to już jest opinia publiczna, więc, a nie Senat. No właśnie, a ma bardzo mocne poparcie lewicy, zresztą posłuchajmy, co mówił Krzysztof Śmiszek na temat Piotra Ikonowicza. Piotr Ikonowicz będzie taką latarnią morską dla tych wszystkich, którzy poszukują pomocy. I tym bardziej namawiamy zarówno polityków demokratycznej opozycji, jak i tych polityków ze Zjednoczonej Prawicy, aby się nie bali, aby zaufali Polkom i Polakom, którzy już dzisiaj pokazali, po czyjej stronie stoją. Apelujemy o to, żeby wznieść się ponad polityczne podziały i zagłosować na Piotra Ikonowicza.
Czy rzeczywiście taki apel zadziała i czy także politycy Zjednoczonej Prawicy czy Konfederacji zagłosowaliby na tego kandydata, czy mimo wszystko musimy mówić o jako najbardziej prawdopodobnym kandydacie, o Bartłomieju Wróblewskim, panie doktorze? Ja odpowiem trochę bazując na bazie tej grafiki, która za Krzysztofem Śmiszkiem do nas majaczyła. Te 25,1 poparcia społecznego to jest najlepszy wynik spośród tych trzech kandydatów. Nawet to były badania IBRIS dla Rzeczpospolitej, z tego co również tam wychwyciłam. Tak, i tutaj to jest ciekawe, zarówno w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, jak i PiS-u te wyniki były bardzo dobre. Piotr Ikonowicz zwyczajnie kojarzy się w większości opinii publicznej z osobą niezłomną, która walczy o tych najsłabszych. Przecież występował przeciwko eksmisji chociażby powstanki warszawskiej, prawda? Kiedy no tak, ale to może tłumaczyć po prostu, że ludzie go znają z działania, prawda? Dlatego popierają. Natomiast czy rzeczywiście on byłby niezależnym rzecznikiem praw obywatelskich? Powiem w ten sposób. Na pewno byłby bardziej niezależny niż ktokolwiek z innych kandydatów, które teraz są w stawce. Z tego prostego względu, że Piotr Ikonowicz nade wszystko jest lojalny względem obywateli, względem ludu. No, ciężej o bardziej ludowego kandydata niż Piotr Ikonowicz. To no jest dobrze, ta taka... ale to by na tylko przykładzie redaktor, tych eksmisji tylko, ja tylko zapytam. No bo eksmisja to jest rzecz straszna, prawda? I warto walczyć na pewno o to, żeby ludzi nie wyrzucać z domów. Ale co w takim razie z ludźmi, których także powinien, bo wszystkich powinien reprezentować RPO, którzy są właścicielami mieszkania, za które nie płaci najemca. Nie, ale pani redaktor, tylko jeżeli mogę tylko rozwinąć moją myśl, to ja oczywiście odpowiem na pani pytanie. Proszę powiem bardzo. W ten sposób. Oczywiście pamiętajmy, że chodzi o prawa człowieka, które są zapisane w polskiej konstytucji. Oczywiście właściciel mieszkania ma prawo do kontroli swojej własności, ale nie może być tak, że państwo polskie w majestacie prawa wyrzuca człowieka na ulicę. I chodzi o to, żeby nawet w takich przypadkach państwo polskie dbało o to, że osoby, które z różnych względów nie płacą czynszu, nie mogą na przykład, prawda, straciły, nie wiem, emeryturę czy rentę, bardzo w sposób, można powiedzieć, taki nielegalny, są jakby wyrzucane na bruk. To nie jest XIX wiek, to nie jest XIX-wieczna Anglia, prawda, o której pisali pisarze. I tutaj przypuszczam, że jednak zmiana takiego stylu uprawiania polityki w ramach bycia rzecznikiem praw obywatelskich by się przysłużyła nam wszystkim. I dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość nie widzi w tym pewnej szansy wyjścia z tego klinczu. Tym bardziej, że zaraz będą prosić Lewicę o poparcie Krajowego Planu Odbudowy. Więc to jest przykład, kiedy można byłoby pokazać opinii publicznej, że w tak ważnych sprawach, jakim jest paraliż konstytucyjny z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i kwestii kluczowej dla rozwoju państwa polskiego w następnych latach, jakim jest Krajowy i Europejski Plan Odbudowy, można zwyczajnie się porozumieć, że zwyczajnie tymi głosami Lewica i Prawo i Sprawiedliwość mogłyby wybrać zarówno dobrego Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i przegłosować dobre rozwiązanie dla państwa polskiego, jeżeli chodzi o kwestie unijne. I powiem w ten sposób, tutaj bardziej zastanawia mnie to, że Koalicja Obywatelska tego nie rozumie, bo Koalicja Obywatelska, to jest w jakimś sensie paradoks, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość razem głosowały przeciwko Piotrowi Ikonowiczowi, co tylko pokazuje wybitną siłę tak zwanej Zjednoczonej Opozycji i tego, jak bardzo Koalicja Obywatelska chyba nie rozumie, na czym polega współpraca w ramach partii opozycyjnych. Jeżeli chodzi o fundusz odbudowy jeszcze, no to tutaj opozycja raczej będzie za, choć mówi, że pod pewnymi warunkami, natomiast Zjednoczona Prawica cały czas mówi nie. Dzisiaj rano u nas w telewizji w Polsce.pl Joachim Brudziński powiedział nawet w ten sposób, to jest zdrada, zdrada Solidarnej Polski. Panie profesorze, jak będzie wyglądało także to głosowanie? Myślę, że głosowanie w końcu będzie przebiegało, zakończy się wynikiem pozytywnym dla rządu. Tutaj problem z tym głosowaniem jest taki, że chodzi tutaj, no, tak jak zwykle w polityce, o wyważenie korzyści i kosztów. Tutaj kosztem w gruncie rzeczy, to jest główny argument Solidarnej Polski, nie jest nim argument o tym, że idzie to w kierunku integracji Unii Europejskiej, w moim przekonaniu, aczkolwiek ten argument jest wysuwany, że to jest niebezpieczne dla Polski, bo to nas uzależnia od Unii Europejskiej pod wieloma względami, również jeżeli chodzi o uwarunkowanie dotacji unijnych związanych z przestrzeganiem praworządności. Problem jest poważniejszy.
Tutaj Solidarna Polska wskazuje na dosyć istotny punkt, który jest przez nią mniej nagłaśniany. W moim przekonaniu on jest taki, że dlaczego mamy odpowiadać za błędy, które będą popełniały kraje śródziemnomorskie, prawdopodobnie, tak myśli Solidarna Polska, typu Grecja, z którymi mamy, no, jako Unia Europejska, złe doświadczenia, jeżeli chodzi o sposób gospodarowania gospodarką, gospodarowania ekonomią czy rozdysponowania funduszy unijnych. To jest dosyć istotny i bardzo racjonalny argument, on nie dociera do opinii publicznej. To jest ten koszt, o którym ja mówię, no ale problem jest taki, czy to rzeczywiście warto rezygnować w gruncie rzeczy, głosować tak, żeby nie dostać tych pieniędzy z Unii Europejskiej, pozostając przy tych pryncypiach, czy redukując te zagrożenia właśnie z tym, że dlaczego Polska, rząd polski ma odpowiadać za to, co robi rząd grecki. To jest główny problem. Czy, panie profesorze, czy tak już nie jest? To znaczy to, w jaki sposób zadłużyła się u Unii Europejskiej, najogólniej rzecz ujmując Grecja, to już jest rozłożone na kraje członkowskie. No tak. Tak, no ale nie do tego stopnia. W tej chwili te nakłady, które mają ponieść poszczególne kraje, są o wiele większe. No ale tutaj wkracza ten drugi argument Solidarnej Polski, że to pociągnie za sobą inne tego typu ryzyka i tego powinniśmy unikać. No ale ja sądzę, tak już konkludując, że ostatecznie to głosowanie, że Solidarna Polska i jej liderzy dadzą się przekonać przez Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj jednak rozstrzyga ten kolejny taki argument, no że poza Zjednoczoną Prawicą Solidarna Polska nie istnieje, więc wybiegając w przyszłość nie znajdzie się w parlamencie, jeżeli nie będzie głosować za, i konsekwencje polityczne tego są oczywiste. Na pytanie, czy bez względu na to, co zrobi Jarosław Kaczyński, Solidarna Polska nie zmieni zdania w sprawie Funduszu Odbudowy, odpowiadał Jan Kantak z Solidarnej Polski, powiedział tak: nie wyobrażam, to cytat Super Expressu, nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz połknęli własny język i odwrócili wszystko, co powiedzieliśmy. Wszystkie zastrzeżenia i wątpliwości, które dostrzegamy w tej ratyfikacji, są zbyt daleko idące. Panie doktorze. Ja uważam, że absolutnie Solidarna Polska pryncypialnie zagłosuje przeciw, żeby pokazać, że jest konsekwentna w tym, co mówi. To też jest w jakimś sensie przecież jasny sygnał dla ewentualnie swoich wyborców, bardziej prawicowych niż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj partia Zbigniewa Ziobry będzie odgrywać taką rolę, można trochę powiedzieć, Ligi Polskich Rodzin w poprzedniej koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007. I tutaj oczywiście będzie się to wiązało z dużym kryzysem politycznym w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo Jarosław Kaczyński będzie musiał ukarać swoich sojuszników. I tak jak mówiłem na państwa antenie wielokrotnie, niewykluczone jest to, że na jakieś parę miesięcy, ewentualnie rok, Prawo i Sprawiedliwość będzie miało rząd mniejszościowy. I kiedy ministrowie Solidarnej Polski przestaną być ministrami, kiedy osoby związane z tą partią polityczną przestaną zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, to wtedy partia Zbigniewa Ziobry spokornieje, a jak spokornieje, to przyjdzie, można powiedzieć, trochę na klęczkach do Jarosława Kaczyńskiego na ulicę Nowogrodzką, prosząc o jakiekolwiek miejsca na listach wyborczych. W ten sposób. No dobrze, to kończymy tymi słowami. Doktor Bartosz Rydliński i pan profesor Henryk Domański naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Do zobaczenia, dobrego dnia, zdrowia przede wszystkim. Dziękujemy bardzo i dziękujemy naszym gościom, ale oczywiście to nie koniec na dzisiaj, bo za chwilę kolejne gorące pytania przed państwem. Zapraszamy.